Zarząd Powiatu Starogardzkiego złożył gratulacje medalistom Mistrzostw Polski w kickboxingu: Klarze Piętak, Adrianowi Sulewskiemu, Bartoszowi Brauerowi oraz Lucjanowi Wiśniewskiemu. Byliśmy w nagrodę, że tak powiem, na Pucharze Świata w Budapeszcie. Jest to druga co do wielkości impreza na świecie. Największy turniej Puchar Świata jest w Irlandii, w Dublinie. A to jest drugi co do wielkości. Tutaj Bartek zdobył złoty medal, Klara złoty medal. Adriana przywieźli z gospodarzem, z mistrzem świata aktualnym, który walczył pierwszą walkę na mistrzostwach Europy i wygrał. No ale to było przy neutralnych sędziach, a w Budapeszcie przy tamtych sędziach no, wygrywał ją wyraźnie, ale no, nie dali wygrać. Gratulacje za wywalczenie złotego medalu w Mistrzostwach Polski w akrobatyce sportowej w kategorii trójek kobiet zarząd złożył również Jessice Romanowskiej, Aleksandrze Pikul i Agnieszce Libiszewskiej. Pojechałyśmy z nadzieją, że może będzie jakieś pudło, nie widziałyśmy jaki może kolorek medalu, no ale wszystko się potoczyło rewelacyjnie, tak powiedziałabym. Może w gorszej kondycji były tam pozostałe zespoły, chociaż tak jak mówię, my się przygotowywałyśmy na Mistrzostwa Świata, to był nasz priorytet. Inne zespoły się przygotowywały właśnie na Mistrzostwa Polski Seniorów. No i nie mówię, no chyba byliśmy jeszcze w jakiejś takiej fajnej formie i dziewczyny rzeczywiście się postarały i wywalczyły to złoto. Specjalne podziękowania za trud w przygotowaniu Mistrzów Polski otrzymali również trenerzy Tomasz Janowicz oraz Agnieszka Szweda. Władze powiatu doceniły również Oskara Kamińskiego, ucznia drugiego liceum ogólnokształcącego, za zajęcie 5. miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Historycznej. Dla Oskara też to jest pasja, bo najczęściej mówimy o pasji, kiedy to dotyczy kultury, sportu. A w przypadku Oskara nauka też jest pasją. I tu gdyby Oskar chciał nieco powiedzieć o swoich emocjach, które towarzyszyły mu, kiedy ja wysłuchiwałem relacji, no to mam przekonanie, że nie robię to dla oceny, dla miejsca, po prostu chęć poznania tych zagadnień, tej dziedziny, która go interesuje, jest to przesądzająca, jeżeli chodzi o zaangażowanie Oskara. Jako zarząd przywiązujemy wielką wagę do tego typu wydarzeń, które wpływają na podniesienie rangi naszego powiatu i służą popularyzacji w Kociewie i na terenie Polski i w świecie, bo tego typu sukcesy też mamy. Zaprosiliśmy Was, żeby króciutko podziękować za te ostatnio odniesione sukcesy.